Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. Więc tak, znajdujemy się na Ares Island, jest to druga wyspa w tej gierce z czterech, z tego co dobrze pamiętam, z czterech, o ile pamięć mnie nie myli, a może mnie pamięć mylić, dlatego proszę mi tutaj o jak najszybsze wytłumaczenie. No i co, kontynuujemy sobie dalej z gierką. Wypadałoby znaleźć jakiś poziom i zrobić tak zwaną jechanę z koksem, gdyż ponieważ iż dlategóż. Ponieważ ja tak powiedziałem i tak ma być. Oczywiście również będziemy zbierali te medale, które sobie Knuckles zażyczył, a raczej gra nam zażyczyła od góry. Byśmy oczywiście zbierali te medale, bo ponieważ nie ma innego wyjścia, jak to się mówi. I trzeba to robić. Bo jak tego nie zrobimy, to kto to zrobi? Nie patrzcie na nikogo innego poza mną. No i zobaczmy. Dobra, mamy tutaj te medale. Ja ostatnim razem mówiłem na to emblemanty. Mówiłem to tylko i wyłącznie z tego względu, iż skojarzyło mi się to po prostu z Sonic'iem Adventure. Oczywiście możecie mnie w tej kwestii poprawić, dla was może to przypominać coś innego, mi po prostu przypominam to zupełnie coś innego i mam do tego jak najbardziej prawo. Tak samo jak wy macie prawo mnie za to skrytykować, do czego oczywiście zachęcam, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia w kwestii wprowadzenia przeze mnie Sonica Frontiers, to jak najbardziej macie do tego prawo i nie bójcie się tego robić. No chyba, że krytyka u niektórych sprowadza się na przykład do tego, żeby powiedzieć: a ty chuju jeden czy coś, że jestem chujowy czy coś, no to wtedy no ciężko jest coś takiego krytyką nazwać, no nie? Taka luźna anegdotka wzięła mnie na wytłumaczenie tego i owego. Nie wiem nawet w sumie dlaczego tak jakoś wyszło. Dobra, więc teraz tak. Weźmy może tutaj tych pajaców, ominimy, chociaż nie omijajmy tych pajaców. Ja bym chciał zrobić tak, żeby ich tutaj jakoś dojechać. I to tak turbo fest dojechać. Tylko niestety oni się tak ustawiają, żeby tylko i wyłącznie jeden oberwał. Ja bym wolał, żeby oberwała znaczna część ich. O, na przykład w taki sposób. O, dokładnie tak. I tak sobie ich zaraz wykończymy. Robię to na spokojnie, bo wiecie, ja nie lubię tracić pierścieni i myślę, że chyba żaden szanujący się gracz Sonica nie lubi tracić pierścieni. I tyle, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, w sumie nagrywam to 22 grudnia. Wy myślę, że będziecie to widzieli z takim dwudniowym opóźnieniem. Bo podejrzewam, że jutro jeszcze Spyro wrzucę i sobie zmontuję. Ale tak, no widzicie to z dwudniowym opóźnieniem. Planowałem dzisiaj live'a robić, nie wiem w ogóle czy nawet go zrobię, bo nie wiem też ile ta sesja mi zajmie. Bo być może zrobimy tak, że zrobimy z tego krótką sesję i potem w trakcie świąt sobie oczywiście nagramy kolejną krótką sesję. Ponieważ no chciałbym, żeby jeszcze w tym roku pojawiło się chociaż trochę odcinków z tego Sonica Frontiers. Nie mówię, że w granicach, nie wiem, 10 odcinków, ale fajnie byłoby, gdybyśmy tak może z 5 odcinków, może z 6 jeszcze do końca tego roku i dopiero potem do Frontiers oficjalnie wrócili w przyszłym roku. No tak myślę, że no, gierki no bankowo nie skończę w jeden rok. Podejrzewam, że przechodzenie tej gry w formie Let's Playa zajmie mi tyle jak Crash Bandicoot 4. Już wiem, że na ten temat się wypowiadałem, ale tak, lubię przypominać czasami. Wiecie o co chodzi. I powiedzcie mi tak szczerze, czy mieliście w ogóle jakiś problem z tymi... Jeżeli oczywiście graliście w Sonica Frontiers. Czy mieliście ogólnie jakieś problemy z niektórymi tutaj lokacjami? Bo ja wam powiem tak szczerze, że czasami mam takie jakieś dziwne... Znaczy, no, mam. Ogólnie mam problemy z niektórymi lokacjami. Wiadomo, dlatego, że też gram pierwszy raz, ale chciałbym w ogóle poznać
z jaką lokacją mieliście problem i dlaczego. Bo jakoś, nie wiem, średnio mi się chce wiedzieć, że każdy miał luźne podejście do Sonica Frontiers na zasadzie, że to nie jest trudna gra, bo raczej każdy na samym początku się wykładał na różnych rzeczach. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tyle. Tam u góry jest możliwość dostania się, a przynajmniej tak mi się wydaje, że jest tam możliwość dostania się. No można teoretycznie się tam dostać. No, można. Co tu mamy za poziom? Wymagania jedno koło zębate, czyli byśmy musieli stoczyć walkę z jakimś przeciwnikiem. Okej, jest to jak najbardziej wykonalne, aczkolwiek zastanawiam się, z kim byśmy mogli tutaj stoczyć walkę tak na dobrą sprawę. No, podejrzewam, że już mam tutaj typ przeciwnika, z którym mógłbym się klepać normalnie, aczkolwiek pytanie, czy aby na pewno chcę, czy nie ma jakiegoś innego, prostszego przeciwnika, tak szczerze. A bounce pad! A może to... Może tutaj dostaniemy koło zębate? Nie, bo to chyba z większych przeciwników było. To, że ja se teraz tak teoretyzuję, to nie musicie mnie teraz poprawiać, ponieważ ja po prostu szukam wymówek tylko po to, żeby nie mierzyć się z tymi przeciwnikami, tymi minibossami, bo czasami to jest naprawdę irytujące. Aczkolwiek jeżeli nie ma innego wyjścia, no to musimy tak czy siak zrobić to, no bo co innego zrobię, no nie? Myślę, że tutaj mamy już koleżkę. Tank. O, z tankiem będziemy walczyć. Jak to się z nim walczy? W ten sposób? W sensie nie bardzo rozumiem. Imponująca kombinacja. Nie bardzo nadal wiem, jak się z nim walczy. Ja tutaj tak bardzo mocno na wyczucie gram. Tak więc dla osób, które tutaj, nie wiem, widzą, że robię tutaj jakieś super duper, nie wiadomo jakie ciosy, to bierzcie pod uwagę to, że ja kompletnie jestem zielony w walce z tym kimś. Z tym tankiem całym zasranym. Tym cfelem jednym. No właśnie, mówiłem. Ale jakąś trofkę dostałem, więc to też jest jakiś plusik. Aczkolwiek... No właśnie, aczkolwiek, kurde, dupa zbita jest w tym momencie. Mam 400 pierścieni, to jest oczywiście jak najbardziej spoko, ale... Jakim kosztem po raz kolejny, no nie? Jakim kosztem to wszystko się dzieje? Kosztem mojego zdrowia psychicznego, do cholery jasnej. A wy się potem dziwicie, że nie wiem, że ja jestem jakiś upośledzony, kurde, w tych grach, że nie wiem, nie ogarniam najprostszych rzeczy, bo tak naprawdę mam psychikę skrzywioną, no nie? Patrząc na tych wszystkich bossów, tych mini bossów, oni mnie tak naprawdę psychicznie wykańczają i ja mam czasami ochotę położyć się na łóżku i płakać
tak poduszkę przystawić sobie do gęby swojej, do mojej twarzuni kochanej i tyle, i wpaść w taki płacz, taką serię płaczu normalnie, no bo mnie ta gra psychicznie momentami wykańcza. Nieironicznie to mówię. To jest strasznie wykańczające. Bardzo lubię tę gierkę, ale no... Ciśnie mnie, kurde, ciśnie mnie ta gierka, znęca się nade mną, znęca się. No znęca się nade mną, no znęca się. Ja jestem ogólnie ciekaw, ile razy będę jeszcze ginął przy tym tanku, to po pierwsze. A po drugie, ile poziomów uda mi się dzisiaj zrobić? To jest też takie bardzo dobre pytanie, bo czasami zdarzało się tak, że zaliczałem na całą sesję z dwa poziomy. I to mnie tak, nie powiem, że nie, trochę ciekawi. No dobra, śmietnik ma bardzo mało HP, aczkolwiek to też nie jest przesądzone, że ja na pewno wygram. Bo patrzmy na to, ile ja mam, a ile on ma, nie? No dobra, okej, udało się. I przy okazji dzień nastał, bardzo fajnie. Teraz myślę, że można sobie na spokojnie nadrobić wszystkie pierścienie, tak więc pozwólcie, że ja nadrobię sobie tak do tych 400 i możemy ruszać dalej, zobaczyć jaki tam poziom u góry jest. Bo tam jak mogliście zobaczyć, no... Mieliśmy możliwość dostania się do następnego poziomu. A warto byłoby zobaczyć, co tam w trawie piszczy. No i elegancko, dobra. Mamy to, co mieliśmy mieć, czyli 400 na 400. Jakie 800? Co ja gadam? Jakie 800? Dzionek już nastał, możemy zatem zobaczyć, co tam u góry w trawie piszczy. Skoro potrzebowaliśmy jednego koła zębatego, to myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu tam w nadzwyczajnym świecie się dostać. Tam chyba mieliśmy bounce pad, który by pozwolił nam się dostać, co nie? Yes. Oh yeah. Jaki poziom? Jaki poziom w tym momencie mamy tutaj? Będę śmiał, jak to będzie 4-1, nie? Znaczy 4-1, 2-1, co ja gadam? Przecież jestem dopiero w drugim świecie. Na drugiej wyspie. 2-4 poziom. Nie ma to jak nie przechodzenie po kolei poziomów. Bądźcie mną. Nie przechodźcie po kolei poziomów. Jak nie robicie... wszystkiego, to nie przechodźcie po kolei. Dokładnie tak. No dobra, skoro już ten odblokowaliśmy, no to nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu tam wejść, no nie? Mógłbym oczywiście tę scenkę pominąć, ale uważam, że jest ona dosyć symboliczna, tak? Mógłbym, ale tego nie zrobię. Dobra. Opuśćmy trening. O kurde, znowu tu mamy chemical plant. 999, jasne. Uwaga, bo ja tyle na pewno zdobędę pierścieni. Dobra. To trochę niefortunnie było zrobione. Muszę przyznać. Aczkolwiek podejrzewam, że tam u góry był już Red Ring, którego żeśmy ominęli. No trudno się mówi, no nie można mieć zawsze wszystkiego. No, na bank ominąłem tam Red Ringa. Nie ma to tamto, nie ma innej opcji, że jest inaczej. Tak naprawdę będę miał chyba wszystkie poza ostatnim.
Znaczy ostatnim, bo poza drugim. Na minuta 10. Teoretycznie mógłbym jeszcze raz powtórzyć. Ale czy chcę? Chcę. Dobra, patrzymy teraz do góry. Tak, jest tutaj ten. I tyle. Teraz możemy lecieć. Dobra. Superansko. Tak, mamy wszystko zrobione. Ukończ wszystkie 4 misje. Dobrze. Dobrze jest, możemy ten, opuścić cyberprzestrzeń. Taka ogólnie ciekawostka, bo niektórzy tam już mieli takie swoje domysły odnośnie, jak to się mówi, odnośnie tego, czy ja robię tę grę na 100%. Otóż nie, nie robię tej gry na 100%. Ja wiem, że to trochę tak wygląda, jakbym robił tę grę na... Dobra, ukończyłem. 3 gwiazdki dostałem, możemy sobie stąd iść. Wiem, że to trochę wygląda tak, jakbym chciał robić 100% tutaj, ale nie, nie robię 100%. Bardziej mam trochę takie podejście, że jeżeli wiem mniej więcej, że gdzieś, albo podejrzewam, że gdzieś może być blisko, jak to się mówi, Red Ring, no to czemu mam z tego nie skorzystać, nie? Klucze do skarbca, oczywiście, że tak. Mam zebrane. Zdjęto pieczęć, teraz można otworzyć skarbiec. O, proszę bardzo, widzicie? Mamy póki co 2 poziomy zaliczone z drugiej wyspy. Mamy zaliczony dokładnie poziom 2.2 i 2.4. Pytanie, gdzie jest 2.1? Znaczy, domyślam się, że 2.1 jest gdzieś w tamtej części, ale... No nie wiem. Ty, no nie wiem dosłownie, gdzie może być ten cały 2.1 poziom. No nic to, musimy teraz poszukać tego... A, dobra, tam jest, widzę. Tam musimy się udać. Dobra, więc udajmy się tam. Na razie tam omijam przeciwników, nie chcę póki co z nimi tutaj wchodzić w jakąkolwiek bitkę, ponieważ mam ważniejsze rzeczy do roboty, jak na przykład poszukiwania właśnie... Poszukiwania tego szmaragdu, no i przy okazji zbieranie też emblemów lub medali, jak chcemy sobie to faktycznie nazwać. Dla mnie to może być emblem równie dobrze. O, odblokowałem ten bounce pad, bardzo fajnie. Dla mnie to trochę bardziej to są emblemy, ale no... Co kto lubi. Dla mnie to może być emblemem, dla ciebie to może być, nie wiem, medalem od medalem z kartofla. Ja bym poleciał w tę stronę. O, przy okazji zdobyliśmy to, co chciałem zdobyć. No tu trochę też teren oczyścimy, tak myślę, że będzie też spoko. Trochę dzisiaj rzeczy odblokowuję, zauważyłem. Może faktycznie jeszcze dzisiaj zdążę tego streama zrobić, najwyżej zrobię krótkiego. Zobaczymy. No tak, kurde, teraz ten stream mi trochę wszedł w banie. Ale na początku chciałem sobie obiecać, że nagram właśnie tego Sonika. Bo też chciałbym, kurde, żeby ten Sonic jeszcze w tym roku wleciał, żeby to nie było tak, że Sonic se był, teraz nagle go nie ma, później nagle znowu wróci i wiecie, o co chodzi. Potem ludzie będą się mnie czepiali, że hypowałem się na let's play z nowej gry, a trochę mało ją nagrywam. Więc dlatego spokojnie, ludzie, nie porzuciłem Sonika Frontiers, brońcie Panie Boże. Co? A, dobra. Przez chwilę myślałem, że to jest jakaś taka quasi spinaczka. Ale to nie jest to. Dobra, za 400 metrów będzie ten ogromny, potężny szmaragd. Tutaj w ogóle co my mamy za zagadkę? Ja tę zagadkę skądś kojarzę. Nie pamiętam skąd, ale coś mi świta we łbie, że w jakiejś grze Sonika to było. Nie powiem wam dokładnie w której, ale coś
Coś my tutaj będziemy musieli zrobić z tymi kulami. To jest bardziej niż pewne. Ale to w ogóle wygląda fajnie to bardzo miejsce, wiecie? Bardzo mi się podoba to z tymi kulami. Bardzo pomysłowe to jest zrobione. Plus ogólnie lubię ten. Lubię bardzo te takie ruinowe klimaty, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Bo tutaj mamy takie... tak jakby tutaj jakaś świątynia była. Ja to bardzo cenię w grach. Bardzo lubię właśnie coś takiego i dlatego mega propsuję za coś takiego. Za dużo chyba razy coś takiego powiedziałem w jednym zdaniu, o ile się nie mylę. To ja mam taką tendencję trochę do powtarzania się. O, to bardzo sprytnie zdobyłem. Bardzo, 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 bardzo szanuję. To też zdobyłem w bardzo sprytny sposób. Znaczy, sprytny, niesprytny. Ważne, że jest zdobyte, tak? Tylko jak teraz zrobić, żeby te kule trafiły tutaj? To jest, myślę, że pytanie, na które chciałbym poznać odpowiedź, ale prędko nie będzie mi to dane. W sensie... dobra, nieważne. Powiem wam, że jestem też zdumiony tym, ponieważ wspominałem wam już o tym jakiś czas temu, ale jak sformatowałem sobie kompa, to były jakieś takie dziwne kontrowersje wokół Avermedii mojej, że mogło się skończyć to tak, że ta Avermedia mogłaby już nie działać na tym moim sprzęcie, ponieważ były problemy z... klatkarzem, na zasadzie takiej, że gra mocno klatkowała, jak mogliście pamiętać. Znaczy, może mogliście pamiętać. Bardziej chodziło mi o to, że z tych informacji, jakie wam ostatnim razem dałem. Natomiast cieszę się, że to jakoś się ogarnęło. Że mogę już w normalnej jakości, bez żadnych tutaj problemów, nagrywać dla was. Bo nie wybaczyłbym sobie tego, gdyby się okazało, że nagle musiałbym przerwać let's play i w ogóle jakiekolwiek let's play z konsol, ponieważ Avermedia stwierdziłaby, że w sumie to tam wywalone w sumie w to, że chcesz zrobić let's play, ja postanawiam nie działać. To by było bardzo złe i bardzo ujowe. O, zgadywanka, coś co my oczywiście lubimy. Tylko musimy zrobić to tak, żeby... żeby nie było właśnie takich ceregieli. Dlatego zrobimy coś takiego. Pyk, pyk. O! Może nie tak. Nie to miałem na myśli. No, mogłem to tak zrobić. I tak też zrobiłem. Przynajmniej jakąś część mapy żeśmy odblokowali. No, taką całkiem sporo bym powiedział na tym Ares Island. Niestety żadnych ciekawostek nie mam przygotowanych odnośnie Sonica Frontiers. Mógłbym oczywiście tak zrobić, ale... też... mam takie jakieś dziwne wrażenie, że w pewnym sensie, gdybym zaczął tutaj dawać ten ekran ciekawostkowy, to trochę bym sobie spoilerował. Oczywiście mogę teraz przez niektórych zostać odebrany jako osoba delikatnie gadająca głupoty, delikatnie mówiąc. Ale tak mi się trochę wydaje, że te ciekawostki mogłyby w pewnym sensie mi coś zaspoilerować, więc dlatego wolę chyba zrobić taki żywszy let's play. Gdzie, zresztą to jest moja taka pierwsza reakcja, nie oszukujmy się, to jest premierowy tytuł, tak? Więc tak naprawdę wolę to zrobić trochę spontanicznie, ten let's play, bo wydaje mi się, że wyjdzie on trochę lepiej spontanicznie, niż jeżeli miałbym sobie coś ciągle spoilerować, ale,
a liczy się w mojej opinii trochę pierwsza reakcja niż... Znaczy, pierwsza reakcja jest taka najlepsza, jaka może być, bo mogę tutaj, wiecie, się podniecić, takie wow, co tu się dzieje, nie? Nie mówię, że za drugim razem... Odzwonię za niedługo. Kurde, się wystraszyłem, ja pierdzielę. Nie mówię, że nie byłoby tak za drugim razem, jakbym czegoś nie pamiętał po moim pierwszym przejściu, ale wiecie, jednak wydaje mi się, że to jest lepsza trochę reakcja, tak czy siak. Dobra, bierzemy. Bierzemy szmaragdzik. Tutaj mamy ucieczkę. Powiem szczerze, tego się kompletnie nie spodziewałem, nie? Może trochę kuriozalne, jak to się mówi, porównanie, ale ta muzyka strasznie mi się kojarzy z takim motywem wojennym z gier Medal of Honor czy Call of Duty. Forever. Final warning. Leave. That was a warning? Nie odejdę. Choćbyś miała tutaj nie wiadomo co mi do powiedzenia, nie wiadomo jakie miałabyś mieć w moją stronę argumenty, ja nie odejdę i będę twoim koszmarem. Będę twoim niebieskim koszmarem. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Jak mówiłem, chcę sobie nadrobić po raz kolejny. Tak więc z Knucklesem możemy porozmawiać. Możemy jak najbardziej. Swoją drogą myślę, że nie powinno też być dla was zdziwieniem to chociażby, że mamy teraz, jak to się mówi, mamy teraz. Na nowo musimy szmaragdy zbierać. No, byłoby za łatwo, gdybyśmy po pierwszej wyspie mieli przez całą grę już wszystkie szmaragdy zebrane. Wierzcie mi, to byłoby za łatwe. Więc dlatego dobrze, że mamy takie utrudnienia. No, ta gra nie miałaby wtedy sensu, no nie? Zobaczymy, co ma nam Knuckles do powiedzenia. Right about you.
You're reckless and destructive. I have no idea what your deal is, but if we could just talk... No, no discourse, no bartering, only elimination. Trying to protect something, or someone. I'm willing to help, but first, I need to know what's going on. No, you don't know what you're talking about. You're too trusting, Sonic. No, I'm not. Trust me. No proszę, coś tutaj znowu żeśmy odblokowali. Znowu gra chce, żebyśmy porozmawiali z Knucklesem. Wiecie co, powiem wam szczerze, że się trochę zgodzę z Knucklesem. Sonic faktycznie zaczyna się robić... Co jest? Ty kondonie jeden! Ty paruwo jedna. Zabrałeś mój szmaragd. Jak się tu z nim walczy? Nie rozumiem, jak ja mam go... Nie, no ja nie będę szedł dalej, bo muszę ten szmaragd odzyskać. A, tak to się z nim walczy. Zapomniałem, że mogę zrobić X i kółko. Szmata jedna. Bierze mój, kurde, szmaragd. Złodziej jeden. Pierdzielony. Sorry za takie dosyć mocne i ostre, wulgarne, że tak powiem, określenia, ale... no... Wiecie, ja mam dosyć krótką zasadę. Może to trochę zabrzmi śmiesznie, ale jeżeli jest ktoś z młodych tutaj, młodych odbiorców, to chciałbym, byście brali sobie teraz to, co powiem, do serca. Jeżeli masz lat 12, 13 i nie bardzo wiesz, o co chodzi tutaj na moim kanale, no to radziłbym po prostu nie śledzić tego kanału, bo jednak ja swoją twórczością trafiam do trochę starszych odbiorców i oglądasz na własną odpowiedzialność. Jeżeli tam, nie wiem, rodzic nie pilnuje tego, co robisz w necie, no to, to już niestety miej pretensje do rodzica. Can you see that seal in the center of the pond? If we could pull it out, we could drain the water. The problem is, I'm still ghost-like, and you're useless underwater. Wow, thanks for the concern. Anyway, if I can jostle the device holding the chain, maybe I can get it to reel it in? Worth a shot. Just don't slip and fall. I can't haul you out. Odprowadź wodę, aby przejść dalej. Zbiornik przed Sonikiem ma jakąś zatyczkę. Przywiązany do niej łańcuch jest połączony z wielkim kamieniem. Być może się ruszy, jeśli coś go uderzy z wystarczającą siłą. Dobra, spoko. Więc tak. Musimy w takim razie zrobić tak, jak tutaj gra nam sugeruje. Thank you.
Coś musi uderzyć w to, tak? Tylko to jest dobre pytanie, co? Przy okazji zbiorę te fioletowe monety. Co mu się musi zdarzyć, żeby pierdyknąć w te? Tu jest ta cała torpeda. Przywiązany do niej łańcuch jest połączony z wielkim kamieniem. Być może się ruszy, jeśli coś uderzy z wystarczająco... Zbiornik przed Sonikiem. Okej, zbiornik przed Sonikiem ma jakąś zatyczkę. Przywiązany do niej łańcuch jest połączony z wielkim kamieniem. No jest, to prawda. W ogóle swoją drogą mamy, a właśnie tak, fioletowe monetki. Warto było na dno zejść. Warto było, aczkolwiek trochę zaryzykowałem też. Chciałem szybko się dostać do góry. Ale to tak nie działa. Dobra, wiem odnośnie tej zatyczki, zdaję sobie z tego sprawę. Tylko co ja mam takiego zrobić? Tu mamy to. Tu zebraliśmy. Znaczy drugi raz zebraliśmy. Zatyczka, zatyczka. Wielki kamień, zatyczka. Tam u góry coś bym musiał odwalić, tylko kurde bym musiał się tym łańcuchem tam dostać do góry. Tak mi się wydaje. No innego wyjścia nie widzę, tak? Może zróbmy tak. Pójdźmy tędy. Pójdźmy tędy. I trzeba będzie faktycznie pokminić, jak to zrobić. No, pozbieramy sobie dziesiątki. Wiem, że to mi się na nic teraz nie przyda, ale... Słuchajcie, jesteśmy teraz po innej stronie. Ale nie bez powodu poszedłem tutaj. Nie bez powodu, uwierzcie mi. Ponieważ zrobimy coś takiego. Pyk. Jesteśmy w ogóle w jakiejś innej części teraz. Dokładnie, musimy zrobić to w ten sposób. Tak? Tu chyba będę miał... Jeszcze raz. Tam coś u góry było. Warto też się tym mi zainteresować. O właśnie.
Mogę sobie pobrać moje pierścionki, które i tak mi się na nic nie przydadzą.